Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Do Polski cały czas płyną chłodne i bardzo wilgotne masy powietrza, dlatego odczuwalna temperatura jest zdecydowanie niższa od tej, którą pokazują termometry. W najbliższym czasie zdecydowanie przydadzą się grubsze ubrania. Dzisiaj w nocy termometry pokażą od minus 2 do plus 1 stopnia. To będzie kolejna pochmurna noc, jednak nie przewidujemy ani mgieł, ani opadów deszczu czy śniegu. W regionie łódzkim też nie będzie padać, niebo szczelnie zachmurzone, a temperatura spadnie do minus 2 stopni, to na wysokości 2 metrów, a przy samym gruncie z pewnością będzie chłodniej. Ciśnienie wysokie, 1025 hektopaskali i cały czas będzie rosło. Jutro przejaśnienia, rozpogodzenia możliwe są na południu Polski. Im dalej na północ, tym chmur będzie więcej, ale jak widzimy, padać na pewno nie będzie. No i to będzie chłodny dzień, termometry pokażą od minus 1 do plus 2 stopni, a najcieplejszym miastem będzie Wrocław. W regionie łódzkim słońca raczej nie zobaczymy, ale parasole też nam się nie przydadzą. Temperatura maksymalna we wszystkich miastach to 1 stopień powyżej zera. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby, ciśnienie będzie rosło, jednak pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. W kolejnych dniach nie przewidujemy zmian. Niebo nad naszym województwem szczelnie zachmurzone, padać nie powinno, a w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 1 stopnia. Dziękuję Państwu za dzisiaj, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnych prognozach.